W rolach głównych. Muéstrame tu soledad. Yo te enseñaré la mía. Para hacernos compañía. Qué dolor no habrá ya. Serce z kamienia, odcinek 10. W pozostałych rolach. Jak się czuje moja córka? Jest na intensywnej terapii. Ale wyzdrowieje. To znaczy, przeżyje. Trzeba czekać. Jednak jeśli chodzi o jej mamę, co się stało z Marią Eugenią? Niestety, właśnie umarła. Przykro mi. Biedna Maria Eugenia. To moja wina. To przeze mnie umarła. Niech to. Ja jestem winny. Jesteśmy w szpitalu. Przepraszam. Nie obwiniaj się, proszę. To ja zabiłem swoją żonę. Ja zabiłem Marię Eugenię. Mów ciszej. To był wypadek. Nie ponosisz za nic winy. Maru odeszła przeze mnie i zabrała ze sobą moją córeczkę. Dlatego doszło do wypadku. Ona nie żyje. To był wypadek. Nie win się, synu. Nie krzywdź się. Ona mnie kochała, tato. A ja nie umiałem jej się odwzajemnić. Nie doceniłem jej miłości. Boże mój, wybacz mi. Bóg mi tego nie wybaczy. Musimy porozmawiać o pańskiej córce. Nic jej nie jest, prawda? Zdaje się, że czuje się lepiej. Zdaje się? Co jest mojej wnówce? Odniosła rany głowy, jest podrapana i potłuczona. Jednak najgroźniejsze jest uszkodzenie kręgosłupa. Kręgosłupa? O czym pan mówi? Straciła czucie w nogach. Co to znaczy? Za wcześnie by to stwierdzić, ale raczej nie będzie chodzić.
Co pan mówi, doktorze? Co pan powiedział? Szukałem pana, szefie. Szukałeś i znalazłeś. Co pan robi? Relaksuje się. Przynieśliście moje zamówienie? Dobrze, chcę zobaczyć. Kokoco? Ostrożnie. Tak lepiej. Dziewczyny, idźcie do siebie. I nie wychodźcie, aż wam powiem. Pokażcie. Co przynieśliście? To, co pan prosił. Mikrofony i kamery, żeby śledzić. Pan wie kogo. Ta kamerka może być umieszczona wszędzie i nikt jej nie zobaczy. A mikrofon? Dość. Kiedy zainstalujecie sprzęt? Zależy od tego, u kogo. Pewnego dnia przez ciebie trafię za krat. W biurze Ramira Linaresa, naszego posła federalnego. Poradzicie sobie, czy mam sam to zrobić? Zrobimy to. Niech nam pan da tydzień. Sprawdzimy co i jak. Zostawcie mnie. Chcę pomyśleć. Znowu o miłości? Szefie, niech się pan nie smuci. Przypomina mi to film, w którym Robert De Niro gra mafioza i... Widziałem oba filmy. Ale ja nie potrzebuję psychoanalizy i psychiatry. Potrzebuję kobiety. Pełnokrwistej kobiety. A te wszystkie, które przyprowadziłem? To nie są pełnokrwiste kobiety. Potrzebuję takiej kobiety jak Perla. Ona niczym się nie wyróżniała. Była ładna i miała takie melony, ale nic poza tym. Powiedział pan, że chce pełnokrwistej kobiety. Czy ona taka była? Perla była świeża. Uśmiechała się jak dziecko. Niech to. Wszystko byłoby inaczej, gdyby Perla nie usłyszała tego, co usłyszała. Ale nie ma co płakać. Wiesz, że naprawdę ma na imię Virginia? To pospolite imię. Trochę zmieniacie temat, prawda? Pan musi być zadowolony. Trzeba podejmować decyzję. Czekamy na towar z Kolumbii i Ameryki Środkowej. Wiem. Przyjęcie. Trzeba zorganizować przyjęcie. Zaprosimy ludzi z towarzystwa, zwłaszcza bogate, eleganckie kobiety, które są wolne, wdowy, rozwódki, panny. Wtedy znajdę sobie kobietę w całym tego słowa znaczeniu. Jak pan sobie życzy? Tak, Sanchez. Muszę znaleźć kobietę, która mnie pokocha. Musi mnie kochać. Nic nie powiedziałaś. A ja powtarzam. Przestań. To niedorzeczność. Wiem, co widziałem. Przysięgam. Pewnie byłeś pijany. Oczywiście, że nie. Co zrobimy? Nic. Bo nic nie widziałeś. Nic się nie stało. Dobranoc. Intruzi. Jutro się nimi zajmiemy. Nie. Z nimi nie będzie problemów, jeśli dostaną pieniądze, o które proszą. Tak, pieniądze. Dobranoc.